Witajcie w Kuźni Mistrzów Gry. Śmierć członka drużyny. Czasami zdarza się w grach RPG, czasami nie mamy na to wpływu, no i nigdy nie jest to przyjemna sytuacja. Gorzej jednak, kiedy dochodzi do TPK, czyli Total Party Kill z angielskiego, a po polsku oznacza to śmierć całej drużyny. Śmierć całej drużyny w jednym wydarzeniu, w jednym teście, być może w jednym wyzwaniu. Jest to problem dla mistrza gry, dlatego, no, że w tym momencie zasadniczo może to doprowadzić do przerwania przygody, do której się przecież przygotowywał, poświęcił czas na jej wykonanie, być może na przeczytanie gotowej przygody, a trzeba to zrobić przynajmniej kilka razy. No i cały ten wysiłek jego zostaje zmarnowany. Co zatem robić? No, pierwsza rzecz podstawowa to, co do zasady, nie dopuszczać do tej śmierci całej drużyny, do tego TPK. Jak można to uczynić? No więc w sytuacji, w której cała drużyna jest w walce, no i widzisz, że drużyna zaczyna przegrywać, być może ginie jeden z członków drużyny, no to już powinien być dla Ciebie jako mistrza gry sygnał alarmowy do tego, aby coś zmienić. Jeżeli masz ekran mistrza gry, jeżeli wykonujesz rzuty za bohaterów niezależnych w ukryciu, zacznij oszukiwać na kościach na korzyść graczy. Pozwól, aby odzyskali oni przewagę w takim starciu, no i wyszli zwycięsko z tego starcia, a przynajmniej wyszli z niego w taki sposób, żeby nie doszło do śmierci wszystkich członków tej drużyny. No to jest jeden taki sposób. Innym sposobem jest możliwość przyprowadzenia jakiejś odsieczy dla bohaterów graczy, którzy są pogrążeni w tej walce. No, z tym, że musisz pamiętać, że jest to taki sposób o tyle ryzykowny, że gracze mogą mieć poczucie, że ty jako mistrz gry sprowadziłeś kogoś specjalnie po to, aby wszyscy członkowie drużyny nie zginęli, aby jakoś tuszować swój błąd, który popełniłeś przy ustalaniu parametrów tego starcia. Dlatego też ważne jest, aby w takiej sytuacji ta odsiecz miała istotne, fabularne uzasadnienie. Być może te osoby, które przybyły z odsieczą, od jakiegoś czasu obserwowały naszych bohaterów graczy, chciały ich wykorzystać do jakiegoś zadania, no i nagle spostrzegły, że drużyna znalazła się w tarapatach i postanowili jej pomóc, aby później ta drużyna dla nich wykonała jakieś zadanie. Przy czym, kiedy ten sojusznik wkracza do akcji, być może od razu niech zakomunikuje bohaterom, że uratuje ich, jeśli oni wykonają dla nich jakieś zadanie. Jeśli gracze nie będą chcieli tego zrobić, no to niech ten sojusznik odstąpi od pomocy i niech spokojnie, biernie przygląda się, jak drużyna jest wyrzynana. Być może gracze wówczas jednak w trakcie tego starcia zmienią zdanie i jednak poproszą o tą pomoc. Może się zdarzyć też taka sytuacja, że przeciwnik, który będzie miał już wyraźną przewagę nad członkami drużyny, zażąda, aby się drużyna poddała, a nawet jeśli członkowie drużyny nie będą chcieli się poddać, to być może zamiast ich zabijać, większość z nich po prostu schwyta ich, ogłuszy, no jakkolwiek tam by to się miało stać, schwyta ich po to, aby wykorzystać ich do jakichś własnych celów. Być może zleci im jakieś zadanie za darowanie życia, no a być może zażąda za bohaterów jakiegoś okupu i ktoś ten okup wpłaci, a następnie będzie domagał się od bohaterów graczy spłacenia tego okupu za pomocą na przykład wykonywania różnego rodzaju przysług, więc takie też masz rozwiązania. Jeżeli natomiast zagrożenie TPK wynika nie z bitwy, z walki jako takiej, ale na przykład z testu jakiejś umiejętności, no wyobraźmy sobie taki przykład, w którym drużyna ma za zadanie rozbroić bombę i teraz jakiś tam czas upływa, ta bomba za chwilę wybuchnie, no i trzeba przeciąć odpowiedni kabelek, żeby ta bomba nie wybuchła. No, graczom nie udaje się ten test na rozbrojenie tej bomby, czyli teoretycznie powinno to oznaczać, że nie rozbroili bomby i bomba wybucha. No ale nie musisz być aż tak restrykcyjny jako mistrz gry. Może dojść do sytuacji, w której przecięli niewłaściwy kabelek i naraz czas do eksplozji tej bomby zaczyna biec 2 razy szybciej, a tym samym mają jeszcze jedną szansę na rozbrojenie bomby, ale skala trudności tego testu będzie już większa z uwagi na stres i tempo upływającego czasu. A być może przecięcie niewłaściwego kabelka spowoduje wybuch tej bomby, ale nie zabije naszych bohaterów, tylko ich w jakiś sposób okaleczy. Ktoś straci rękę, ktoś straci ważny element ekwipunku, zginie jakiś bardzo ważny bohater niezależny, który towarzyszył naszym bohaterom, za którego bohaterowie graczy byli odpowiedzialni wobec jakiejś innej potężnej osoby. No więc w ten sposób również można sobie z taką sytuacją poradzić, aby nie dopuścić do śmierci wszystkich członków drużyny. Czasami jednak do tej śmierci członków drużyny dojdzie, No chociażby wówczas, kiedy gracze będą podejmowali wyjątkowo głupie i nierozważne decyzje, kierując swoimi bohaterami i doprowadzą swoimi działaniami do śmierci wszystkich członków drużyny. Ja uważam, że w takiej sytuacji nie ma co w żaden sposób ratować bohaterów graczy. No, gracze muszą wiedzieć, że jeśli podejmują głupie decyzje, nierozważne, nieprzemyślane, no to muszą liczyć się z konsekwencjami prowadzącymi także do śmierci wszystkich członków drużyny. No i pojawia nam się od razu drugie zagadnienie. Co w sytuacji, kiedy już doszło do śmierci całej drużyny? Jak dalej można by było kontynuować taką przygodę, którą się rozpoczęło, aby, no tak jak wcześniej wspomniałem, nie zmarnować wysiłku mistrza gry na przeprowadzenie tej przygody, na stworzenie tej przygody, wymyślenie jej, spisanie itd., itd. Są to procesy czasami pracochłonne, mogę Was o tym zapewnić. A zatem co w takiej sytuacji zrobić, kiedy już doszło do śmierci tych wszystkich członków drużyny? Czy to na skutek przypadku, czy też na skutek tego, że Ty jako mistrz gry postanowiłeś nie ratować członków drużyny, dlatego że gracze zrobili coś bardzo, bardzo głupiego. No, tutaj też jest kilka możliwości, jak wybrnąć dalej z tej sytuacji. Pierwsza taka możliwość, którą mi się zdarzyło wykorzystywać w moich grach, jest taka, że bohaterowie w jakimś tam starciu, załóżmy, zginęli, ale w rzeczywistości do tego starcia nie doszło, ponieważ był to tylko sen. Wszystkim członkom drużyny śniło się dokładnie to samo, jakieś starcie, które w przyszłości ma ich czekać, no i w którym wszyscy zginęli. Budzą się, konfrontują ze sobą, co się komu śniło, okazuje się, że wszystkim śniło się to samo. Być może jest to jakieś ostrzeżenie, być może jakiś Bóg wróżb, Bóg snu zesłał na nich taką wizję. No i tym razem, kiedy dojdzie do ponownie tego starcia, no to nasi gracze będą lepiej przygotowani, ich bohaterowie będą lepiej przygotowani i uda im się pokonać przeciwnika. Inną taką możliwością wyjścia z sytuacji jest interwencja boska. Otóż nasi bohaterowie wykonywali jakieś zadanie, które z jakichś tam ideologicznych przyczyn dla jakiegoś Boga ma znaczenie, jest mu miłe, no i w momencie, w którym bohaterowie mieliby zginąć, dochodzi do interwencji boskiej, Bóg przyzywa ich przez swoje oblicze i mówi im, że ratuje ich tym razem od śmierci, ma taką moc, może ją wykorzystać tylko raz i wykorzystuje ją teraz, aby uratować bohaterów graczy, dlatego że chce, aby bohaterowie kontynuowali to zadanie i dalej je wykonali, bo jest dla niego ważne. Jednak muszą pamiętać, że więcej interwencji boskich nie będzie. No i bohaterowie wracają na pole bitwy, budzą się, okazuje się, że są ranni, ale starcie, choć przegrali, to przeżyli. Inna taka sytuacja to może być zdarzenie związane z tym, że wprawdzie nasi bohaterowie w walce zginą, być może nawet zostaną pogrzebani, ale pojawi się jakiś bohater niezależny, nekromanta, który z sobie wiadomych przyczyn wskrzesi naszych bohaterów, aby wykonali dla niego jakieś zadanie, które tylko bohaterowie mogą dla niego wykonać. Dlaczego akurat bohaterowie? Dlaczego tylko oni mogą wykonać to zadanie? No to już jest Twoja robota jako mistrza gry, abyś fabularnie, logicznie uzasadnił, dlaczego temu nekromancie zależało na tym, aby uratować naszych bohaterów graczy i co zrobić, aby oni rzeczywiście to zadanie dla tego nekromanty wykonali, a nie niezwłocznie po wskrzeszeniu tego nekromantę na przykład zabili. Kolejna możliwość, bardziej może pasująca do światów science fiction, jest taka, że w momencie, w którym doszło do starcia i nasi bohaterowie zginęli w tym starciu, to tuż przed tym starciem następuje na skutek jakichś przyczyn, nie wiem, fizycznych, astronomicznych, trudno mi to określić, rozdwojenie się świata, powstanie z tego naszego dotychczasowego świata alternatywnej rzeczywistości. I w tej alternatywnej rzeczywistości naraz odnajdują się nasi bohaterowie graczy. W właściwej rzeczywistości zginęli, a tymczasem naraz Ty im zaczynasz opisywać, że znajdują się w zupełnie innym miejscu niż do tej pory się znajdowali, wszyscy żyją, mają się dobrze. Gracze na pewno będą zdezorientowani, nie będą wiedzieli, co się działo i przygoda teraz będzie polegała na tym, żeby oni się zorientowali, że przed tym starciem, w którym ich postacie w tym rzeczywistym świecie zginęły, doszło do rozdwojenia świata, do powstania alternatywnej rzeczywistości, w której się teraz znajdują. I celem naszych bohaterów jest przywrócenie tej alternatywnej rzeczywistości z powrotem do tego świata rzeczywistego, ponieważ załóżmy, że ten świat alternatywny może istnieć tylko przez pewien czas. Nasi bohaterowie dowiadują się, że są w świecie alternatywnym, że mają określony czas na wykonanie jakiegoś zadania, które spowoduje, że te dwa światy znowu się połączą w jeden. I kiedy im się to uda, te światy połączą się w momencie, tuż przed tym starciem, w którym zginęli poprzednio nasi bohaterowie graczy. Teraz jednak będą być może lepiej rozwinięci, być może mądrzejsi, wyposażeni w jakąś dodatkową wiedzę, co im pozwoli na tym razem wyjście zwycięsko z tego starcia. Ostatnia taka sytuacja, którą sobie wyobrażam w przypadku śmierci całej drużyny, aby ratować przygodę, no to jest taka, że wprawdzie bohaterowie graczy giną, ale jednak gracze tworzą nowe postacie i jedna z tych postaci jest w jakiś sposób powiązana z tą postacią, która poprzednio zginęła. Być może jest to jakiś bliski, na przykład jej członek rodziny, którego zadaniem jest dowiedzenie się, co się stało z tym bohaterem, który zginął, a który był członkiem jego drużyny. No i cała drużyna wykonuje to zadanie, próbuje dowiedzieć się, co się stało, odkrywa po kolei losy tych naszych poprzednich bohaterów graczy, co się działo, dochodzą do informacji, że brat zginął w wyniku starcia z jakimś przeciwnikiem, no i w tym momencie oczywiście pojawia się wątek zemsty, chęć zemszczenia się na tym przeciwniku za śmierć brata i być może jednocześnie chęć rozwikłania zagadki, w którą wplątany był ten brat i członkowie jego drużyny. No i te nowe postacie kontynuują przygodę, którą na pewnym etapie zakończyły te stare postacie, które zginęły. To właściwie wszystkie pomysły, które w tej chwili przychodzą mi do głowy na to, jak poradzić sobie z TPK. Jeśli wy macie jakieś inne pomysły, proszę piszcie w komentarzach pod tym filmem, bo jestem bardzo ciekaw waszych przemyśleń. No i warto takimi pomysłami się podzielić z innymi, abyśmy wszyscy mogli je wykorzystać dla dobra oczywiście naszej gry i dla dobra przygód, które w tych grach przeżywamy. Jeśli film wam się podobał, zachęcam do jego lajkowania, zachęcam także do subskrybowania kanału, bo zawsze cieszę się z nowych subskrybentów. I do zobaczenia w kolejnym z filmów Kuźni Mistrzów Gry.